To mój pierwszy festiwal filmowy, tutaj w Koszalinie. To weź powiedz najpierw ty, bo potem ja robiłem ty nie, a potem ode mnie zgapisz, żebyś mówił to, co ja. Z czym się kojarzy robienie filmów? No właśnie. No z jakąś przygodą trudną, ale satysfakcjonującą. Z krwią, potem łzami, ale z satysfakcją później też. Robienie filmów to powinna być zabawa. Mówiąc szczerze, bo jeżeli robienie filmów nie jest zabawą i człowiek się przy tym nie bawi, i to nic takiego filmu nie będzie. To jest moja prywatna opinia. Pod którą ja się też podpisuję. Robienie filmów nigdy mnie nie bawiło, ale zawsze towarzyszyły temu wielkie emocje, różne. I robienie filmów kojarzy mi się właśnie z wytrwałością. Przyjemnością i nieprzyjemnością na zmianę. Tak cały czas. Z poznawaniem ludzi, z odkrywaniem tych ludzi, z odkrywaniem miejsc. Dla mnie to jest spotkanie, przede wszystkim spotkanie między ludźmi, którzy dają sobie jakiś czas życia. To jest jakaś wymiana jakiejś energii między nimi, doświadczeń, wrażliwości i chęci zrobienia czegoś razem, bo myślę, że to jest też najważniejsze, żeby wszystkim dać poczucie, że robimy coś razem. A tobie? A mi się kojarzy z takim ciągłym stresem, piciem alkoholu przed, czekaniem. To trwa bardzo długo, wydaje się, że to trwa latami. Potem nagle są dni zdjęciowe, przelatuje jak moment. I potem znowu to trwa latami i przeżywasz to, co ci się nie udało właśnie. A w imię czego warto to robić w takim razie? W ogóle. Tego nie wiem. Ale robisz ciągle. No bo to jest trudne, poświęcasz dużo czasu, a potem przychodzi jakiś krytyk i mówi ci, że twój film jest do dupy i to boli, no po prostu, zwyczajnie. Mhm. Ale czemu on to robi? Czemu ci mówi, że film jest zły? Bo jestem ciekaw też, jakie macie wyobrażenia o naszych motywacjach. No właśnie. No. No ja myślę, że motywacja jest taka, żeby się wymądrzyć. To jest zawsze jakiś taki problem, no powiedzmy, no, rywalizacja w sztuce, no to w sporcie jest to prostsze, prawda? Ktoś tam szybciej wyciąga nogi, albo wyżej skacze, albo szybciej płynie i tam dostaje medal, no a w sztuce, no to jest taka rzecz jakby względna, więc może byłbym za taką koncepcją, żeby wszyscy dostawali nagrody na przykład takie, różnej wielkości, od dużego miśka do małego miśka. A z misiów? Idzie żyć? Zajebiście, chuj. Cały zajebiście? Rok. Cały rok. Cały rok tu siedzisz? Nie, trzy miesiące siedzę, a żyję cały rok, nie? Ja, żona, no dziecko, trzy samochody. No. No mówię ci pod Bogiem. No to chodź do mnie, to cię trochę opróżnię ci twój zasób portfela. Zapraszam. Czasami bywa uciążliwe być znanym z jednej roli. Tak jak to tutaj w tym przypadku. To jest bardzo częste, że się szufladkuje młodych ludzi, znaczy aktorów, że po jednej roli, czy po jakimś, po jednym fakcie, nie wiem, po jakoś tak to leci. Terakoka, hasz, LSD, ta zabawa po nocach się śni. LSD, herakoka i hasz, podziel się z kolegami, czym masz. Kurczę, no co to jest za szufladka ta herakoka, no co to jest za szufladka, no? Mam taką fazę, że to weź mnie, nie wiem, kurde, przesłuchaj mnie, naprawdę przeczołgaj mnie przez scenę. Ja ci zrobię chyba wszystko, co będziesz chciał, nie?
tylko po prostu otwórz oczy, no. No ale... Hera koka haszezi, ta zabawa po nocach się śni. LSD, hera koka i hasz, podziel się z kolegami, czy masz. Blondynów z niebieskimi oczami jest wielu i wielu moich kolegów gra, prawda? Ja gram w drugim planie, a oni grają w pierwszym. Nie znasz mnie? Nie. Stary, nie żartuj sobie. Dobra. To nie była u mnie jakaś dziewucha też z jakimiś pomponami, hera, koka, hasz, coś? Nie. Jakaś gwiazda internetu? To ja nie. Ja filmowa gwiazda. Co, ja nie rozumiem tego. Wytłumaczcie mi, bo ja nie wiem. Nie jestem w temacie, a chciałbym wiedzieć. Jak widziałeś listy do M? Taki film? Serial? Film. Film. W kinie. Nie wiem. Polski? No. Nie widziałem. No widzisz. Jakbyś widział, jakbyś chodził do kina. Bym cię znał, to byś mnie znał. A czemu teraz latasz takie przebrany za tego? Za pingwina? Nie mogę być z roli. To ty coś dalej teraz kręcicie? Idzie z tego żyć, czy nie? No. To może ja też tak będę świrował po rana. Już dalej. Nie ma problemu. Znajdź pomysł na siebie i masz to. Spoko. Gitara. Można tak żyć. Bardzo trudne jest życie młodego filmowca. Bardzo trudne jest pogodzenie wszystkich spraw jednocześnie z filmem. Zabiłem pająka. Właśnie. Nie zabiłem pająka jednak. Jestem bardzo głodny, gdyż nie jadłem dzisiaj nic. A dlaczego? Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem... Przyjechałem robot... do was. A obiad? Nic nie jadłem. Aha, dzisiaj. O Jezu. Dzisiaj nic nie jadłem, kompletnie nic. Chciałbym dzisiaj zjeść na festiwalu. Jest wtorek, drugi dzień festiwalu, chciałbym zjeść. Z filmem bardzo trudno pogodzić wszystko inne. Tak jak trudno jest pogodzić z malarstwem, czy trudno jest pogodzić z poezją, z prozą. Jeśli się robi w czymś, co jest sztuką, to bardzo trudno to połączyć z innym życiem, bo są inne oczekiwania tam, gdzieś indziej. Chodzi o to, żeby można było z tego żyć i nie imać się zajęć innych, które są męczące jeszcze bardziej. Jesteśmy w szkole filmowej w Katowicach i nie jest to nasz zawód. Jeszcze nie. Udało nam się zrobić z tego zawodu. A jak się nie uda zrobić z tego zawodu, to przeżyjemy zawód. To jest ciągła walka o przetrwanie. To jest ciągłe niepoddawanie się w czekaniu na coś. W sumie wszystko się dało, ostatecznie się dało. Nawet w tych najbardziej kryzysowych momentach, gdzie nic nie było i nikt nie chciał przyjechać, żaden aktor nawet za pieniądze. Ale jaką oni twarz zachowują, jak są na przykład warsztaty filmowe. Egipski szwęk. Jest, wiesz, Kuba, jak wygląda egipski szwęk? To jest szwękowanie kamery z poziomu monitora, że jak ruszysz monitor, to znaczy, że się kamera ruszy. Wasiewicz stał przed monitorem i dawał znaki szwękierowi. W lewo, w prawo i on musiał nie w kamerę, tylko to, co robi Wosiewicz. Jak w prawo monitor, to w prawo kamerę. Jak w lewo monitor, w lewo egipski szwęk. To jest szukanie ciągle siły, żeby nie wątpić w to, że ta droga, którą się wybrało, jest dobrą drogą. Sprzęt na przykład nie zadziałał nie, w ogóle i wtedy wiesz, że no, wtedy to jest smutne, ale jeśli coś wyjdzie, w takich warunkach, to się ma straszną dumę, nie? Myśmy zrobili film za to w ogóle w taki i taki sposób na partyzancie. Działa, jeździ po festiwalach, udało się.
like the California sky. I like the people passing by. I like to shout on New Year's Eve. I like the way we live. And the ice cream bars. Myślę, że moment zwątpienia jest permanentny przy robieniu filmu, że to jest jakby... Znaczy podejrzewam, są ludzie, którzy nie mają takich momentów zwątpienia, ale ja zdecydowanie do tych osób nie należę. Bo to jest rodzaj obnażenia. Wychodzisz zupełnie na golasa na scenę i czekasz, czy będzie aplauz, czy będzie uuu. Jest duża niepewność. Czy trudno jest robić filmy? No to jest pytanie, jak czy wszystko się trudno robi. W robieniu filmów najtrudniejszy jest stres i radzenie sobie ze stresem. Najpierw się walczy o to, żeby być zauważonym, a potem walczy się o to, żeby zostać cały czas na swoim poziomie, więc stres jest zawsze. Wybraliśmy jakąś pewną drogę w naszym życiu, która jest drogą tylko dla idealistów i dla ludzi, którzy naiwnie albo nie naiwnie wierzą w to, że można te marzenia zrealizować. Myślę, że kto nie ryzykuje w robieniu filmów, ten ich po prostu nie robi ostatecznie. Ale to chyba nie chodzi o to, czy to jest trudne, nie? Tylko, dlaczego pomimo tego, że jest trudne, jakby chcemy to robić, bo jest z tym więcej piękna niż trudu. To jest bardzo trudny proces psychologiczny, na który nie masz właśnie wpływu. To właśnie to najbardziej boli, kiedy ty nie masz wpływu, a potem przychodzi taki ktoś i mówi: a, popełniłeś tu błąd. Ci gorsi oczywiście mówią, że a, to tam operator na przykład coś zepsuł, albo aktor źle zagrał. A ci lepsi no po prostu upijają się po to. Coś cię boli, jeżeli coś cię rusza, no to masz o czym mówić. A jeżeli ten świat jest ci obojętny, to albo po prostu go tak akceptujesz, no to ja tego nie rozumiem. Chyba filmy się powinno robić, jeżeli coś się w tobie, wiesz, gdzieś tam kręci, wierci, wiesz, chodzi za tobą, zaczepia cię, wiesz. Męczy, dręczy, rozśmiesza. No. Świadomość tego, że rzeczywiście może można o czymś opowiedzieć ciekawym, albo można opowiedzieć o czymś, co jakoś wpłynie na ludzi, to jest też super. I chyba dlatego chciałbym robić filmy. Młodość kojarzy mi się z dużą porcją zabawy. Młodość mi się kojarzy z wolnością, przede wszystkim. Z popełnianiem błędów? Z popełnianiem błędów. Mi się kojarzy młodość. Z jakimś takim stanem nienasycenia, głodu, takiej ciekawości świata, ciekawości drugiego człowieka. Młodzi wydaje mi się, że no, wiem o tym. Wiem, że są znacznie ważniejsi. Często nie boją się ryzykować. Się muszą ryzykować, żeby zaistnieć. W filmie to bardzo często się sprawdza. Dla mnie odwagą, bardziej taką właśnie młodzieńczą, jest podążanie za głosem intuicji, serca, powołania. To właśnie jest czas, żeby szaleć, żeby pojeździć na bandzie, robić wszystko to, co by się chciało, ale troszeczkę się boimy, łamać zasady.
jest jakieś przyzwolenie na to, żeby te błędy popełniać, dlatego też się o nich nie myśli, nie ma asekuracji. Po prostu jest jakieś takie balansowanie na krawędzi bez lin i to jest młodość. Stoked boys started as the happiest hello.